To jest program Otwarta Antena w wieczorze WTK. Dariusz Milejczak, dobry wieczór, zapraszam. Władze Poznania chcą, by zaszczepionym dzieciom łatwiej było dostać się do żłobka czy do przedszkola. I o tym pomyśle miasta będziemy dziś rozmawiać w naszym studio z zaproszonymi gośćmi. Założycielka Stowarzyszenia Stop NOP Justyna Socha. Dobry wieczór, witam panią bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania Przemysław Foligowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Poznaniu w Szpitalu Miejskim imienia Józefa Strusia. Dr Jacek Górny. Dobry wieczór. Drodzy Państwo, 61-221-2222 to jest numer telefonu do naszego studia. Jeśli chcą Państwo wziąć udział w naszej dyskusji, to oczywiście prosimy do nas dzwonić. Drodzy Państwo, na początek chciałem zapytać, czy dziecko, które idzie do żłobka, czy idzie do przedszkola, Państwa zdaniem powinno być zaszczepione? Czy to powinien być obowiązek? Zdecydowanie tak. Ilość zgłoszeń wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego do chorób zakaźnych u dzieci, jak również ilość zgłoszeń do szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć jest znamienna. W swojej 20-letniej praktyce zawodowej... Do chorych dzieci, z powodu chorób zakaźnych. W swojej praktyce zawodowej niestety wielokrotnie miałem do czynienia jako lekarz medycyny ratunkowej z bardzo poważnymi powikłaniami chorób zakaźnych, w tym u dzieci, które nie zostały zaszczepione, bo szczepionki nie są dedykowane pospolitym chorobom tego typu jak przeziębienie czy popularnie mówiąc rozwolnienie, tylko przeciw poważnym chorobom zakaźnym, które mają swoje powikłania. To teraz panią też chciałem zapytać, bo rozumiem, że pani punkt widzenia nieco się różni od punktu widzenia pana doktora. Mój punkt widzenia miałam okazję przedstawić w Sejmie, gdzie przedstawiałam obywatelski projekt o dobrowolność szczepień ochronnych i większe bezpieczeństwo systemu. Polski system szczepień jest niebezpieczny dla dzieci. Są szczepione dzieci chore, są szczepione dzieci bez wykluczenia przeciwwskazań, czego przykładem może być na przykład szczepienie noworodków bez wykluczenia wrodzonych niedoborów odporności. I te dzieci cierpią na powikłania w Polsce. Nie ma funduszu odszkodowań za te powikłania. Rodzice są zostawieni z problemem sami. I te same osoby mają być według właśnie tych politycznych pomysłów też dyskryminowane, sankcjonowane. To jest głęboko niesprawiedliwe w Europie, gdzie w 20 krajach szczepienia są dobrowolne. Stąd też Stowarzyszenie Stop NOP ruszy z kolejnym obywatelskim projektem, żeby te problemy systemu rozwiązać. To o tych medycznych sprawach za chwilkę sobie jeszcze porozmawiamy, ale tutaj też pada takie sformułowanie, że takie przepisy, gdyby one faktycznie weszły w życie, one by dzieci dyskryminowały. I za chwilę pana, panie dyrektorze, poproszę o odniesienie się do tych słów, ale jeszcze jedno pytanie zasadnicze, bo miasto wysłało wniosek o nowelizację prawa oświatowego do ministra edukacji narodowej. I ta zasada, ona miałaby być dość prosta, czyli zaszczepione dzieci dostają dodatkowe punkty przy naborze. Rozumiem, że to był pomysł wynikający z potrzeby chwili. Były te przypadki, głośne przypadki Odry. Rozumiem, że to sprawiło, że władze miasta skłoniło do napisania tego listu. Znaczy, bo oczywiście informacje medialne na pewno były taką przesłanką, ale również głosy samych dyrektorów przedszkoli, którzy na co dzień spotykają się z wątpliwościami ze strony rodziców, obawami, rzeczywiście skłoniły pana prezydenta, żeby takie pytania się pojawiały ze strony właśnie rodziców. Tak? Między innymi, tak, dyrektorów placówek oświatowych, dyrektorów przedszkoli również. Ja chciałbym zaznaczyć, że pan prezydent, prosząc panią minister w liście o rozważenie możliwości wykorzystania takiego kryterium, nie wskazuje i w żaden sposób, zresztą podkreśla to w liście, nie sugeruje, aby dzieci, które są nieszczepione, nie miały dostępu do opieki przedszkolnej. On tylko sugeruje, aby takie kryterium mogło być wykorzystywane dla premiowania osób, które realizują obowiązek wynikający z przepisów innej ustawy, bo przypomnę, że jest to w chwili obecnej obowiązek. Czyli o dyskryminacji z pana punktu widzenia mowy być nie może? Absolutnie nie zgadzam się z argumentem o dyskryminacji, tym bardziej, że każdy wybór, również te kryteria, które w tej chwili obowiązują, one różnicują osoby, które starają się o przyjęcie do przedszkola. W tej chwili na podstawie obowiązujących kryteriów, zarówno tych, które wynikają z przepisów ustawy, na przykład o niepełnosprawności kandydata, czy niepełnosprawności członków rodziny dziecka, które jest zgłaszane do przedszkola, czy te, które określiła Rada Miasta Poznania,
zachowania, na przykład związanych z posiadaniem rodzeństwa albo z zatrudnieniem obojga rodziców, to zawsze możemy powiedzieć, że ktoś jest dyskryminowany, bo ktoś tych rodziców pracujących ma, a ktoś nie. Ale na tym polega dobór kryteriów, aby mógł umożliwić przeprowadzenie naboru. To gdzie jest ta dyskryminacja, którą pani wcześniej tutaj... Tak, pan dyrektor niech sobie wyobrazi, że na przykład te dzieci z niepełnosprawnością dostaną zamiast plus 5 punktów minus 5, tak? To właśnie te dzieci niepełnosprawne mogą być niepełnosprawne na skutek powikłań szczepień. Jak wspominam, wczoraj miałam być okazja na sali sądowej, gdzie toczy się proces przeciw trzem producentom i Ministerstwu Zdrowia, które reprezentuje państwo, o odszkodowanie, o rentę dla dziecka. Rodzice płacą za leczenie dziecka 5 tysięcy miesięcznie. Nie stać ich. Wydali już na to wszystko 300 tysięcy złotych. I takie dzieci mają mieć jeszcze problem z dostaniem się do przedszkola. To tylko może rodzić bunt. Odbieramy to jako środowisko, jako decyzję polityczną, która ma antagonizować społeczeństwo wokół tego trudnego społecznie tematu i to nie przyniesie nic dobrego. Panowie, widzicie tutaj decyzję polityczną? Czy jeszcze raz chcę podkreślić, nikt nikomu żadnych punktów odbierać nie będzie. Dzieci niepełnosprawne mają dodatkowe punkty na podstawie kryteriów, czy dzieci z niepełnosprawnościami, przepraszam, posiadają dodatkowe punkty właśnie ze względu na kryteria ministerialne. Mówimy jedynie o dodatkowych punktach. Zresztą w ogóle na tym etapie mówimy tylko i wyłącznie o stworzeniu takiej możliwości, bo czy takie kryterium będzie ustanowione, gdyby taka możliwość była, to jest decyzja Rady Miasta Poznania i na pewno debata na ten temat będzie debatą publiczną. Ale to musi być regulowane przez ustawę, musiała być zmieniona ustawa, chodzi o wrażliwe dane medyczne, o wrażliwe dane osobowe. Uchwała Rady Miasta nie może regulować takich kwestii. Właśnie stąd pismo pana prezydenta. Czy tutaj duży znak zapytania, czy ten projekt w ogóle ma szansę przejść? To jest kwestia zgłoszenia pewnego postulatu, zgłoszenia pewnej wątpliwości. Decyzje, oczywiście, tak jak pani słusznie zauważyła, i to wynika zresztą stąd list pana prezydenta do pani minister, muszą zapaść na szczeblu centralnym. To są właśnie decyzje na poziomie regulacji ustawowych. Panie doktorze, chciałby się pan odnieść? Znaczy, ja się oczywiście nie odniosę do kwestii prawnych, bo to nie jest moja rola. Natomiast z punktu widzenia mnie jako lekarza z blisko 20-letnim stażem mogę powiedzieć jedno. Z naszej strony, jako środowiska lekarskiego, jest duże otwarcie na to, aby poprawić bezpieczeństwo w ogóle ochrony zdrowia, bo przecież skupienie się wyłącznie na szczepieniach jest tutaj rozmawianiem o jednym tylko fragmencie tego, co się w ochronie zdrowia dzieje. Natomiast pamiętajmy o tym, że nadal nie ma, znaczy jesteśmy za tym, aby zająć się wyszczepialnością również wśród osób dorosłych, tylko nie ma na to finansowania. To jest też argument bardzo podkreślany przez osoby, które twierdzą, że dbają o to bezpieczeństwo szczepień. My też szczepi się jednak coraz mniej osób i to warto zauważyć, drodzy pozwolę państwo. Sobie dokończyć. Oczywiście, że jesteśmy za tym. Jesteśmy również za tym, aby wszyscy, nie tylko osoby, które uważają, że zostali poszkodowani przez szczepienia, co nie zawsze jest prawdą, miały pełne wsparcie ze strony państwa. I tutaj jest pełna zgodność środowiska lekarskiego. Natomiast absolutnie nie zgodzę się z twierdzeniem, że dyskryminowaniem jest nieprzyjmowanie dzieci czy dawanie jakiejkolwiek punktacji takiej czy innej z powodu szczepień. To rodzice, którzy nie szczepią, dyskryminują swoje dzieci, odbierając im szansę na ochronę, jaką daje szczepionka, przed chorobami, przed którymi ona chroni. Jednocześnie nie ukrywajmy, że kierują się tutaj bardzo nienaukowymi, niemerytorycznymi względami. To jest piękna idea, panie doktorze, natomiast niestety niewiele ma wspólnego z rzeczywistością dla wielu rodzin. To chcę wspomnieć, że w liście, tak przynajmniej media to relacjonowały, jest informacja, że te dzieci mają chronić opiekunów w przedszkolach. No to jest po prostu hipokryzja. Przynajmniej ja dzwoniłam się biurem prasowym, rozmawiałam również z panią sekretarką pana prezydenta, nikt mi nie udostępnił tego listu, także to powinno być dostępne publicznie, o czym my w ogóle debatujemy, nie wiemy, tak? Natomiast jeśli chodzi o kwestie medyczne, to jak najbardziej. Niech te szczepionki będą refundowane dla dorosłych, bo w tej chwili polskie społeczeństwo po prostu pasożytuje na dzieciach z powikłaniami poszczepiennymi. I ja w tej chwili cytuję publikację, którą znalazłam na stronie Światowej Organizacji Zdrowia. Państwo, w którym nie ma funduszu odszkodowań, a wymusza się szczepienia, po prostu pasożytuje na dzieciach z powikłaniami poszczepiennymi. I to jest nasza rzeczywistość. Tylko pamiętajmy, łaskawa pani, że powikłania poszczepienne w większości przypadków to jest niestety fantazja osób, które rodzicom wmawiają, że doszło do tego powikłania. Większość przypadków, które państwo podajecie na stronie jako powikłania poszczepienne, tymi powikłaniami nie są. Państwo charakterystyką produktu leczniczego zasłaniają swoje twierdzenia. Teraz proszę zwrócić uwagę, że charakterystyka produktu leczniczego nie jest wystarczająca do tego, aby rozpoznać niepożądany odczyn poszczepienny. Tak samo jak nie jest właściwe posługiwanie się korelacją czasową.
Ja mam pytanie w takim razie, pan. Jako, musi być związek przyczynowo-skutkowy i do tego trzeba jako kierownik udowodnić. Ratownictwa medycznego powinien wiedzieć... Medycyny ratunkowej. Powinien pan wiedzieć, ilu osobom u państwa w szpitalu, dzieciom udzielono pomocy w ciągu 30 dni od szczepienia, gdy miały na przykład sepsę, tak? To jest niepożądany odczyn poszczepienny. Czy zgłosili lekarze państwa szpitala niepożądane odczyny poszczepienne? Wszystkie przypadki na przykład zgłoszonej śmierci nagłej łóżeczkowej lub innej w ciągu 4 tygodni od szczepienia i sepsy. Państwo nie rozumieją jednego prostego faktu. I to, panie rektorze, łaskawi państwo... Ale to musi państwo... być zgłoszone, bo ma związek czasowy, podkreślam. Zgadza się. Ustawa, jeżeli tak lekarz nie, zgadza, nie zgłasza związku czasowego, to oczywiście powinien podlegać odpowiedzialności zawodowej. Tym niemniej zgłoszenie niepożądanego odczynu poszczepiennego nie jest równoznaczne, łaskawi państwo, z tym, że dane schorzenie wywoła szczepionka. To jest tylko zgłoszenie niepożądanego odczynu poszczepiennego, aby zostało to rozpatrzone. Co się nie dzieje niestety w wielu przypadkach. Pozwolę sobie dokończyć. Korelacja czasowa nie jest związkiem przyczynowo-skutkowym. Związek przyczynowo-skutkowy ze szczepieniem trzeba udowodnić. Sam fakt, że coś się wydarzyło po szczepieniu nie jest dowodem, że jest poszczepienne. Natomiast państwo bardzo upraszczają to i dlatego bardzo wiele schorzeń, które miałoby szansę na diagnostykę i leczenie, zawęża się do problemu odczyn poszczepienny i jest koniec diagnostyki. To dziecko zostaje w stanie, w jakim pozostaje. Nic z tym dzieckiem się nie dzieje, bo państwo uważają, że to jest odczyn poszczepienny. My uważamy jako środowisko lekarskie, że trzeba rozwijać medycynę, poszukiwać przyczyn schorzeń, a nie zrzucać wszystkiego na szczepionki. No to jest niestety... No niestety to nie odpowiedzi nie znajdziemy. To nie jest merytoryczne. Pani Adriana, stawiamy na sekundkę kropkę. Tak. Pani Adriana dodzwoniła się do naszego studia. Pani Adriano, dobry wieczór, słuchamy. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Adriana Bien z tej strony. Witam bardzo panią Sochę. I chciałam powiedzieć państwu, że mieszkam w Niemczech od jakichś 14 lat. Moje dziecko ma 3 lata i... Halo? Słyszymy się, jest pani na antenie. Chciałam po prostu powiedzieć, że jak moje dziecko skończyło pół roku, ponieważ nie ma tutaj w Niemczech przymusu. Szczepić dzieci nie trzeba, a lekarze się pytają, jak dziecko ma kwartał, czy rodzice sobie tego życzą, czy nie. Myśmy z moim mężem poszukali pani doktor, która się zna i to ona powiedziała nam, ponieważ myśmy byli zieloni. Nie wiedzieliśmy zupełnie, jak działają szczepienia, bo jedni mówią, że dobrze, drudzy mówią, że źle, więc poszliśmy nie do rzeźnika, tylko poszliśmy do pani doktor. I to pani doktor w Niemczech uświadomiła nas, że nie szczepi się absolutnie dziecka przed ukończeniem pierwszego roku życia, ponieważ dziecko jest nieodporne. A poza tym chciałam dodać, że od tamtej pory, w zasadzie to już trwa 2,5 roku, nie ma takiego dnia, żebym nie czytała czegokolwiek o tym, jak działają szczepionki, jak się czują dzieci po i przed. I jak słyszę tego wszystkiego, co się dzieje w Polsce, to uwierzcie mi państwo, że to jest po prostu przerażające. Dlatego, że lekarze mówią, szczepionki są zdrowe, nie dzieje się nic złego. Wystarczy tak naprawdę przeczytać ulotkę. W każdej ulotce jest napisane czarno na białym, że szczepionki są niebezpieczne, że mogą się wydarzyć po prostu okropne rzeczy. Pani Ardiano, dziękuję, bo chciałbym, żeby państwo też się odnieśli do tych słów, ale też ten telefon pokazuje, że jednak te obawy, panie doktorze, jeśli chodzi o kwestie związane ze szczepieniami, obojętnie z czego one by nie wynikały, one jednak są dość mocno zakorzenione, co pokazują statystyki i pewnie tutaj można potwierdzić, no bo jednak coraz więcej rodziców dzieci decyduje się, by swoich dzieci nie szczepić z różnych powodów. Do tego też jeszcze chciałbym, żeby pan dyrektor się odniósł, ale panie doktorze, no widać, że jednak to jest dość mocno utrwala się, prawda, w świadomości społeczeństwa. Tak, to się utrwala i niestety dużą rolę mają w tym ruchy antyszczepionkowe, zarówno zwolennicy pana inżyniera hutnictwa, pana Zięby Jerzego, jak i niestety ruch Stop NOP, który twierdzi, że nie jest przeciwnikiem szczepień ochronnych, a jedynie ich bezpieczeństwa. Natomiast wystarczy przejrzeć stronę Stop NOP, gdzie w jasny sposób wiele treści, również wypowiedzi członków tego stowarzyszenia są jawnie antyszczepionkowe. Gdyby tak dobrze to przeanalizować, to nie ma szczepionki, do której przychylnie odnosi się Stowarzyszenie Stop NOP, proszę pani. Natomiast
Powiedzmy jedno, to, że jakaś pani doktor, jakiś lekarz twierdzi, że szczepionki można dziecku podawać od pierwszego roku życia, to jest wyłącznie opinia tego lekarza. Ja to szanuję, nie będę podważał opinii drugiego lekarza, natomiast nauka i medycyna jest jedna. I nie ma żadnych dowodów medycznych, chyba że państwo mi je tu przedstawią. Bardzo chętnie. Na to, aby nie podawać noworodkom czy niemowlętom szczepionek. Tym bardziej, że są one wówczas w okresie, w którym absolutnie nie mają własnych przeciwciał. Nieszczepienie niestety noworodków i niemowląt kończy się sytuacjami, do których wielokrotnie zdarzało mi się wyjeżdżać czy karetką, czy przyjmować dzieci w izbach przyjęć oddziałach ratunkowych. Tak jak mówię, w przebiegu 20-bliskoletniej pracy zawodowej. Natomiast to, o czym pani mówi, że ludzie się boją szczepień, wynika z tego, że są straszeni tym, że te szczepionki rzeczywiście wywołują niepożądane odczyny poszczepienne ciężkie, które de facto przez 20 lat nie widziałem ani jednego. Ale też wiemy, że część dzieci po prostu z różnych powodów szczepić się nie może. I tutaj pana dyrektora chciałem zapytać, co w takiej sytuacji, jak te przepisy, o które postuluje miasto, one by regulowały także tę kwestię? No bo to jest dosyć duży problem. Jest część rodziców, która nie może, i dzieci, które nie mogą być zaszczepione. Co wtedy, jeśli chodzi o tę punktację? Jak by to wyglądało? Oczywiście jasnym jest, że ta punktacja, zresztą takie zapisy w innego rodzaju kryteria przez miasto były wykorzystywane. Tam, gdzie byłaby ze względów medycznych informacja o przeciwwskazaniu dla szczepienia, naturalnym jest, że takie dziecko otrzymuje punkty dokładnie tak, gdyby oczywiście takie kryterium było, jak dziecko zaszczepione. To jest oczywiste. I pan prezydent zresztą w swoim liście to również podnosi, że jasnym jest, że są przypadki, w których ze względu na uwarunkowania medyczne takie szczepienie nie może być zastosowane. No i te dzieci oczywiście w żaden sposób nie mogą być dyskryminowane, to jest jasne. I teraz mamy taką sytuację, że zakładamy, że tutaj sprawa jest jasna, tych przepisów jeszcze nie ma. Dzieci, które nie mogą być zaszczepione, pojawiają się w żłobku czy też przedszkolu. Z drugiej strony rośnie ten odczynnik, współczynnik osób, dzieci nieszczepionych. I teraz jaki wpływ na te dzieci, które się nie szczepią, ma ta rosnąca liczba osób właśnie, które się nie szczepią? Czy możemy tutaj stwierdzić wprost, że to może mieć dobry wpływ, zły wpływ? Jak to wygląda, drodzy państwo? Trzeba pamiętać o tym, że istnieje coś takiego jak odporność grupowa. To znaczy, jeżeli wystarczająca liczba przedstawicieli danej populacji jest zaszczepiona, to wirus nie ma szansy się rozwijać, nawet jeżeli wystąpi jedno czy dwa zachorowania u osób, które nie mogły się szczepić, to i tak nie zdąży zmutować w sposób, który pozwoli mu na ominięcie bariery ochronnej oraz na uodpornienie się na znane nam leczenia. W sytuacji, jeżeli rośnie liczba osób wyszczepionych, nieszczepionych, przepraszam, to niestety ilość zakażeń wzrasta i niestety szanse na to, ażeby ten wirus zmutował w sposób dla nas już niebezpieczny, wzrastają. Pani upatruje niebezpieczeństwo właśnie w takiej sytuacji tego rosnącego odsetka nieszczepionych dzieci w żłobkach i przedszkolach? No bo o tym też mówimy. Powiem tyle. Jeśli spojrzymy na statystyki podawane przez Państwowy Zakład Higieny, to 34 tysiące nieszczepionych dzieci to jest nic w porównaniu do milionów nieszczepiących się osób dorosłych. Po prostu ta liczba drobna nieszczepionych dzieci nie ma kompletnie znaczenia, powiedzmy sobie szczerze. Natomiast jeśli chodzi o temat szczepienia noworodków, spójrzmy na europejskie kalendarze szczepień. Obowiązkowo dwiema szczepionkami szczepi w tej chwili już tylko Polska i Bułgaria. To jest zaścianek. Tego się nie robi dzieciom, których na przykład matka nie jest nosicielką WZWB w innych krajach. Nie robi się dzieciom, w których środowisku rodzinnym nie ma gruźlicy. Po prostu wiąże się to z ryzykiem. My też pomagamy rodzinie walczyć o odszkodowanie. Pozwała Skarb Państwa o 4 miliony za gruźlicę poszczepienną, wywołaną właśnie zaszczepieniem noworodka bez wykluczenia przeciwwskazań. Dziecko ma wrodzone niedobory odporności, ma czynną gruźlicę kości i mózgu i leczyć rodzice muszą w tej chwili za własne pieniądze. W takim systemie żyjemy. A co do odroczeń od lekarzy, właśnie też wczoraj miałam okazję na sali sądowej słuchać lekarza przesłuchiwanego jako świadka. Lekarze w obecnym systemie nawet są karani przez samorząd lekarski za wystawianie odroczeń i nie mogą uczciwie informować o ryzyku dla danego dziecka. Są zmuszani do szczepienia dzieci chorych i to są relacje zarówno od lekarzy, jak i od rodziców. Nasz projekt miał to zmienić. Nie spotkał się ze zrozumieniem, ponieważ właśnie tutaj mam duży żal do mediów, które przedstawiały nasz projekt jako antyszczepionkowy. Mam duży żal też do mediów, że nagłaśniany jest każdy przypadek odry w tej chwili, chociaż zachorowań jest tyle samo, co 2 lata temu. I tu pojawia się pytanie, czy to nie jest ta sama medialna nagonka, co za czasów świńskiej grypy. To są dokładnie te same mechanizmy. Tu nie chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie społeczeństw.
tylko o biznes, o sprzedanie produktów farmaceutycznych. Nie wiem, czy pan by chciał się jeszcze odnieść, bo mam jeszcze jeden wątek, panie doktorze, do tych słów. To chciałem zapytać, panie doktorze, bo pojawiała się jeszcze jeden aspekt, jakby i strona tego tematu, czyli kwestia konstytucyjnego ograniczania prawa do nauki, jeśli chodzi właśnie o te przepisy, o które postuluje rząd miasta Poznania i nie tylko, no bo wcześniej postulowała Częstochowa. Czy jest tutaj faktycznie tego typu zagrożenie, czy absolutnie tutaj nie można mówić o czymś takim, bo rozumiem, że no, czytałem też komentarze, które pojawiały się pod artykułami na ten temat, no i właśnie taki argument się pojawiał. Jak czy ten argument się pojawia wszędzie tam, gdzie pojawia się postulat, aby udokumentowanie posiadania szczepień było warunkiem bezwzględnym dla przyjęcia. Natomiast w żaden sposób my nie zakładamy, i pan prezydent to podkreśla, łamania przepisów, które wynikają z konstytucji. Konstytucyjnie każde dziecko ma obowiązek nauki i ten obowiązek jest również realizowany w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych. I oczywiście każde dziecko do takiego przedszkola, czy szkoły, czy oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjęte być musi. Ono ma to zagwarantowane ustawowo. Natomiast czymś innym jest promowanie tych osób, które dzieci swoje zaszczepią. I ja chciałbym powiedzieć, że takie rozwiązanie właśnie pozytywnej zachęty, ono mogłoby obowiązywać, abstrahując w tej chwili jakby od naszej sytuacji prawnej, również gdyby nie było obowiązku szczepień. To ma zachęcać tych rodziców, którzy są świadomi pewnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne, do zaszczepienia dzieci i z tego powodu uzyskiwać pewną no, korzyść, jeżeli tak to można określić. Więc jest to raczej pozytywne zachęcanie niż eliminowanie kogokolwiek z systemu oświaty. Kończy nam się czas, więc zakładam, że potraktujmy to, panie doktorze, już jako pewne podsumowanie jakby tego tematu. Po jednej minucie mamy, drodzy państwo, więc chciałbym poprosić i panią, pani prezes, panie doktorze, no właśnie o takie krótkie podsumowanie tego tematu. Ja bym w takim razie zadała pytanie panu prezydentowi Wiśniewskiemu, czy następnym jego postulatem będzie uzależnienie przyjęcia do pracy pracowników w Urzędzie Miejskim od przyjętych szczepionek. I to chodzi o pełen kalendarz szczepień, które otrzymują w tej chwili dzieci, bo tak naprawdę jest bogata oferta dla osób dorosłych. Czy pójdziemy w tą stronę i czy dorosła część społeczeństwa zaakceptuje wymuszanie u nich szczepień? Wątpię. Rozmawiałam ze znanym epidemiologiem, zadałam pytanie, dlaczego nie jest nałożony obowiązek na dorosłych? Bo się na to nigdy nie zgodzą. To byłby koniec obowiązku szczepień w Polsce. I myślę, że w końcu do tego dojdzie, że całe społeczeństwo musi zrozumieć, że nie tędy droga. Droga jest, żeby pochylić się nad każdym indywidualnie, a nie wymuszać ryzykowne procedury medyczne. Panie doktorze? Znaczy, powiedzmy tak. Po pierwsze, jedynym rzeczywistym przeciwwskazaniem do wykonania szczepienia jest zespół wrodzonych zaburzeń, czy w ogóle ciężkich zaburzeń odporności. Jeżeli zdarzyła się sytuacja, w której gdzieś dziecko zostało zaszczepione, a nie zostało to rozpoznane, to oczywiście jest to tragedia. Natomiast ja mam pytanie do pani, do państwa, którzy wmawiają pacjentom, że wszystkie zachorowania u dzieci są niepożądanymi odczynami poszczepiennymi. Ile razy widzieli państwo śmierć dziecka? Ile razy musieli państwo rodzicom mówić, że dziecko zmarło? Ile razy było to w trakcie leczenia meningokokowego, czyli meningokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych? Ja wielokrotnie, tak? Więc proszę mi powiedzieć, ile razy widziała pani śmierć dziecka? Ile razy, sekundę, dokończę. Ile razy musiała pani tłumaczyć, dlaczego dziecko zmarło z powodu choroby zakaźnej, na którą nie zostało zaszczepione? Dziękuję. I odpowiedzi kończymy. Raz w tygodniu rozmawiam z rodzicami, którzy stracili dziecko bezpośrednio po szczepieniu. Mimo, że to jest ciężki, niepożądany odczyn poszczepienny, nie trafia to do statystyki i nie jest wstrzymywana seria szczepionki. Nie ma postępowania wyjaśniającego. Jaki jest dowód na to, że jest to niepożądany odczyn poszczepienny? Bo dowodem na to, że była to choroba zakaźna, jest badanie serologiczne. Związek czasowy. Pani mówi związek czasowy, ja mówię badanie bakteriologiczne i badanie serologiczne. Udowodnione, proszę państwa, zakażenie. Widziałam wyniki toksykologiczne, aluminium, rtęć w organizmie zmarłych dzieci, które zmarły tuż po szczepieniu.
miały wysokie dawki. Czy pani zna dawkę soli glinu w szczepionkach? Czy pani wie, w ilu szczepionkach jest Tiomersal? Tak? To była przekroczona dawka w tkankach. Proszę w takim razie przedstawić, w jaki sposób dawka glinu, która jest w jednorazowej szczepionce, a pani mówi bezpośrednio po szczepieniu, mogła wywołać toksyczność, zatrucie. Profesor Chris Exley w tym roku publikował badanie dotyczące zawartości aluminium ze szczepionek w mózgach osób z autyzmem. Jest to aktualna wiedza medyczna, pan doktor powinien znać tą publikację. A pani również, jeżeli twierdzi, że myśmy powinni znać tę publikację, to chciałbym zapytać, czy pani wie, co to znaczy dawka toksyczna? Ja chciałbym zapytać wszystkich, którzy twierdzą, podobnie jak pani, że związki glinu, który jest trzecim co do częstości pierwiastkiem w przyrodzie, są na poziomie toksycznym i wywołują działanie toksyczne. Czy pani wie, jakie jest stężenie? Jest dawka tylko dla dorosłych ustalona, nie ma ustalonej dla dzieci. Nie, dawka jest na kilogram masy ciała. Czy zna pani dawkę na kilogram masy ciała glinu lub soli rtęci? Bo my nie mówimy o rtęci metalicznej. Nie potrafię wymienić, natomiast wiem, że u dzieci, które zmarły po szczepieniach, była przekroczona w wątrobie. A jak to jest możliwe, skoro dawka w jednej szczepionce jest jedną tysięczną dawki toksycznej? Pytanie. Jak to jest możliwe? Proszę podać mechanizm. Niemal każda szczepionka zawiera aluminium. Program szczepień jest bogaty. Łaskawa pani, aluminium zawiera wszystko, w co się ubieramy, oddychamy, co jemy, ponieważ jest to pierwiastek trzeci w przyrodzie. Tak? Profesor Chris Exley udowadnia, że tutaj nie środowisko było. A zna pani jeszcze innych profesorów? Bo tak pani mówi, profesor Yehuda Scherfeld z Izraela. Tak. Profesor, nie pamiętam. A czy pani swoimi słowami, bo bardzo łatwo szafować nazwiskami, natomiast czy pani swoimi słowami opowie mi o tym, bo pani, jeżeli o czymś mówi, powinna to rozumieć. Czy pani widzą w tej chwili opowie o tym, w jaki sposób dawka, która jest jedną tysięczną dawki toksycznej, podana na kilogram masy ciała dziecka, jest w stanie wywołać śmiertelne zatrucie i znaczną ilość tego pierwiastka w mózgu dziecka? Panie doktorze, to ocenią biegli, jak przypuszczam, nie z Polski, właśnie, bo polscy lekarze tracą pracę za wypowiadanie się na temat szczepień. Proszę mi przypomnieć tylko jedną rzecz. Jaki zawód pani reprezentuje? Matka. Dobrze, to nie jest zawód, to jest powołanie. Natomiast jaki zawód pani reprezentuje? Czy jest pani lekarzem? Jestem matką i bronię swoich oraz innych polskich dzieci. To ja państwu powiem. Pani jest agentem ubezpieczeniowym, tak? Dziękuję. Zajmuje się oceną ryzyka. Tutaj stawiamy kropkę, drodzy państwo. Widzowie wyrobią sobie i wycięgną już własne wnioski z naszej dzisiejszej dyskusji, za którą serdecznie dziękuję. Dziękuję. Założycielka Stowarzyszenia Stop Nobi Justyna Socha, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania Przemysław Foligowski, kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Poznaniu w Miejskim Szpitalu imienia Józefa Stusia, dr Jacek Górny. Raz jeszcze dziękuję państwu za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia po krótkiej przerwie. Wracamy o 21:00. Do zobaczenia.